Cześć i dzień dobry. Przy mikrofonie Kamila Kielar, a to jest podcast Drzazgi Świata, w którym rozbieramy świat na drobne drzazki i rozmawiamy o tym wszystkim, co nas w tym świecie uwiera. Drzazgi Świata to bardziej uważne spojrzenie na społeczeństwo, przyrodę czy outdoor. Ten podcast jest dla Ciebie, jeśli nie szukasz prostych odpowiedzi. Po sprawy bieżące pani na mojego Facebooka, a po moje zdjęcia przyrodnicze na Instagrama. Możesz również wesprzeć moją działalność w serwisie Patronite. Więcej na ten temat przeczytasz na stronie www.patronite.pl ukośnie Kamila Kielera. Ostatnio oczy całego świata były zwrócone do nieba, bo w kosmos startowała rakieta SpaceX i NASA, czyli słynna kapsuła załogowa Crew Dragon. Był to niewątpliwie sukces, ale firma Elona Muska pracowała nad 18 lat i po raz pierwszy byliśmy świadkami, kiedy komercyjna firma wysłała kogoś w kosmos. Osiągnięcie imponujące. Imponujące są też koszty takiego przedsięwzięcia. Nie tylko tego jednego lotu, ale też wielu lat nieudanych prób czy pracy ogromnych zespołów ludzi. O tym, jaka jest prawdziwa cena lotów w kosmos. Nie tylko ta liczona w dolarach, rozmawiam z Adamem Adamczykiem, popularyzatorem nauki w dziedzinie fizyki, pasjonatem kwantów, kwarków i kwazarów, autorem strony kwantowo.pl oraz podcastu Gwiazdo Zbiry. Cześć, Adam. Cześć. Nie da się ukryć, ale wystrzeliliśmy w kosmos, bardzo dosłownie, ogromne pieniądze. No to tutaj widzę, że już zaczynamy ostro, więc odpowiem prowokacyjnie. Osobiście uważam, że nie są to aż tak ciężkie pieniądze. Dlaczego? Może się oczywiście wydawać, że to no niby są duże pieniądze, wiadomo, dla mnie, dla ciebie. Może są to duże pieniądze w ogóle z perspektywy, nie wiem, państwa polskiego, dajmy na to. Ale czy to są duże pieniądze z perspektywy Stanów Zjednoczonych? Czy są to duże pieniądze, jeżeli sobie pomyślimy o pewnych ambicjach, które Stany Zjednoczone czy nie tylko one chcą zrealizować? No to tutaj już nie jestem przekonany. No mówimy o jakichś 21 miliardach dolarów budżetu. Ja mówię teraz o budżecie, nie, nie mówię o pojedynczym locie, ile kosztuje, tylko o budżecie na ten rok, jaki ma NASA. Ta liczba brzmi kosmicznie, nomen omen, ale może z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na wszystkie rzeczy, które wydajemy pieniądze, czyli na szkolnictwo, na edukację wyższą, na drogi, na szpitale itd., itd., to nagle się okaże, że jeżeli wszystko to zbierzemy do kupy, no to te wydatki na kosmos wcale nie są takie duże. To znaczy tak, tak jak mówię, oczywiście to się wydają duże pieniądze z perspektywy człowieka, bo 21 miliardów no, brzmi potężnie. Natomiast jeżeli sobie pomyślimy, z drugiej strony, że, no skoro już tak tu i przywołujesz, ja oczywiście nie znam jakiegoś tam budżetu amerykańskiego dokładnie, nie jestem ekonomistą, natomiast zawsze to się lubię porównywać nie tylko pewnie ja, tylko to się często pojawia gdzie niegdzie, takie porównanie chociażby do wydatków amerykańskich na zbrojenia. A jakie są to wydatki? Tutaj, jak, jak patrzyłem na ten rok, żeby nie, bo w tym samym roku, tak, kiedy NASA dostaje 21 miliardów dolarów, to w tym samym czasie. Amerykańska armia dysponuje budżetem na poziomie 738 miliardów dolarów. To jest skala porównania, tak? To jest kropla, to jest ile tam? 30-35 razy więcej dostaje armia. Rozmawiamy o dużych pieniądzach, ale czy to są koszty, które są za duże, za małe, czy w ogóle warto? Jak wyglądają te koszty dzisiaj, dlatego że jeżeli popatrzymy historycznie, na to ile nas kosztowały misje i badania kosmiczne, to na przykład w czasach Apollo te koszty były znacząco wyższe i to wszystko było po prostu droższe i dzisiaj nasze prace w związku z lataniem w kosmos i badaniami kosmicznymi są po prostu dużo tańsze. O, właśnie, bardzo fajnie, że to przywołałaś. To, to, jest, to jest bardzo dobra rzecz, bo ludzie, którzy mówią, że wydajemy teraz dużo, to niech będzie te 27 miliardów dolarów, to niech pamiętają, że właśnie, tak jak do, do, dokładnie jak powiedziałaś, w czasach Apollo to były. No, ciężko to tak jeden do jeden porównać, ponieważ yy, dochodzi nam tu inflacja, tak? To są zupełnie inne wartości pieniędzy. Ale chodzi o to, że to mamy 3, 4, 5 razy według różnych szacunków wyższe wtedy były wydatki. Na eksplorację kosmosu niż teraz. Więc kiedy ktoś mówi, że wydajemy za dużo, to my wydajemy tak naprawdę właśnie coraz mniej. My wydajemy mało na eksplorację kosmosu, co brzmi kuriozalnie, no bo przecież tak by się wydawało, no gdybyśmy spytali pewnie naszych przodków, tak? Gdybyśmy spytali człowieka w latach 60., 70., jak będzie wyglądać przyszłość, no to w, oczywiście ludzie zainteresowani oczywiście wtedy też kosmosem, jacyś inżynierowie pewnie myśleli, że my już, nie wiem, właśnie będziemy latać na Marsa, a właśnie ten sektor kosmiczny będzie jednym z najbardziej wie, rozwiniętych. To będzie wszystko właśnie kosztować, że będziemy w to coraz więcej inwestować. A tu się okazuje, że wcale tak nie jest. W takim razie to brzmi jak całkiem dobra wróżba na przyszłość. No, nie do końca moim zdaniem, właśnie to nie jest tak. To nie jest też tak, że my wydajemy mniej, bo bo po prostu nie wiem, mamy potrzeby, żeby mniej wydawać. My wydajemy mniej właśnie ze względów na pewne. Zmiany strategii, zmiany polityki, głównie to właśnie widać po Amerykanach, no to jest pewien taki rodzaj, bym to nazwał populizmu, gdzie ucina się, szuka się różnych cięć i się ich nie szuka właśnie chociażby w zbrojeniach. Tylko się ich szuka właśnie tam, gdzie łatwo uciąć, ponieważ stosunkowo mało ludzi to dotknie bezpośrednio, tak? Jeżeli utniemy, dajmy na to, dotację na jakąś misję kosmiczną, no to może paru tam inżynierów gdzieś będzie niezadowolonych, paru naukowców, ale za to podatnicy będą, będzie się można pochwalić wyborcom, że uratowaliśmy, dajmy na to, 5 miliardów, tak? I w ten sposób to mniej więcej działa, więc to też nie powiedziałem, że to jest dobra wróżba. Natomiast to, co mówisz, to jest druga rzecz, taka już, ja bym to odseparował. Czyli że wydajemy też mniej, dlatego i będziemy wydawać mniej trochę dzięki stat statystycznie, dzięki temu, że właśnie mamy nowe technologie. A to jest jakby osobna rzecz. Okej. Okay. A teraz w ogóle rozmawiamy w takim specyficznym momencie. Rozmawiamy w momencie, kiedy całkiem niedawno w kosmos poleciała. Od po dłuższym czasie, tak naprawdę, załogowa misja um, zorganizowana przez NASA oraz prywatną firmę SpaceX, Elona Maska, więc jest to moment oczywiście po pierwsze historyczny, no bo pierwszy raz mamy komercyjną firmę, która wysyła ludzi w kosmos, ale to w związku z tym spowodowało. Takie opinie, też opinie osób publicznych, że z pieniędzy podatników pompujemy miliardy dolarów po to, żeby komuś nakręcić biznes, po to, żeby komuś podpompować ego. Czy tak naprawdę, no nie wiem, nawet zabić jego wolny czas, zabicie nudy, i ktoś sobie się nudzi, to bach, wystrzela ludzi w kosmos. No bo takie opinie gdzieś tam chodzą o, o SpaceX i Elonie Masku. Więc ten moment, w którym rozmawiamy w ogóle o pieniądzach, wydaje mi się jednym z najciekawszych w historii. To znaczy, właśnie, to, to, dość zabawnie brzmi, ale nie sądzę, żeby ktoś poważny mógł, mógł wysunąć wniosek, że na przykład są wydawane pieniądze publiczne, tak? Bo to o te głównie chodzi. Bo jeżeli ktoś prywatne wydaje, to z na rzecz. Ale publiczne mógłby ktoś wydać pieniądze z nudów. No nie, no takich rzeczy tutaj nawet nie warto komentować. Natomiast, natomiast co do ogólnie tego zarzutu, bo jest, tak? Rzeczywiście też słyszałem taki zarzut, nieraz raz nie dwa. No tak jak mówię, no nie jesteśmy Amerykanami, nie do końca też możemy to sobie tak przełożyć, prawda? Inaczej pewnie my byśmy na to spojrzeli, na tego typu kontrowersje, będąc podatnikiem amerykańskim. To jest fakt. Natomiast spójrzmy na to może no nie, wiem, od innej strony. Załóżmy, że nawet to jest prawda. Niech będzie, że Waszyngton jakoś tam wspiera maska. Że mu pompuje jakieś tam miliony rzeczy, miliardy w sumie. No pieniądze podatników idą do no, prywatnej kieszeni w pewnym sensie. Natomiast, moje jest pytanie, co z tego tak naprawdę? Bo przecież to są, ja bym to nazwał, to jest raczej partnerstwo. To nie jest pompowanie, no bo przecież, no, dlaczego jakiś polityk miałby po prostu se pompować pieniądze dla jakiegoś biznesmena? W tym przypadku akurat. To jest kwestia pewnej inwestycji, pewnego partnerstwa. NASA, no jak wspomniałaś sama, NASA nie potrafiła wysłać człowieka na orbitę od 2011 roku, kiedy zamknięto program wahadłowców. I teraz jest pytanie, no to co, Amerykanie mieli już, nie wiem, spakować się i zakończyć w ogóle swoją obecność w kosmosie? No wiadomo, że nie. Były co chwilę jakieś próby, jakieś przymiarki, żeby jednak no, powrócić na razie, a potem dalej się rozwijać. No i tutaj właśnie wkracza Musk, który po prostu, jak prywatna firma, przedstawił swoją propozycję, tak? On przedstawił propozycję, zresztą rywalizował tu z, chociażby z Benningiem i po prostu ją wygrał. Więc yy, dlatego... Te pieniądze zostały i gdyby, nie, gdyby one nie poszły do SpaceX, który zrealizował swój pomysł, no to Nasa by musiało jakiś swój projekt zrealizować, który by pozwolił ludziom, ludzi wysyłać na orbitę. Co by pewnie trwało, co nam pokazuje historia Nasa ostatnia trwałoby dłużej i byłoby jeszcze, jeszcze droższe. To jak rozmawiamy o... Takim trochę na chłopski rozum, rozumienia tego, po co latamy w kosmos i wysyłamy tam ludzi i, i za pieniądze państwowe, i za pieniądze prywatne, i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze jednym z takich zarzutów, w którym można się spotkać, to to jest to, że, ale to co, to my w takim razie u nas tutaj na Ziemi nie mamy innych problemów, nie mamy na co to wydawać, nie mamy jak z tym walczyć. Przecież ich jest od groma i ciut, ciut, więc, więc może tutaj przyziemnie sobie spojrzymy na naszą własną planetę na początku. To jest, to jest fajny argument. My się on podoba, bo on ma tak, skrywa taki pewien błąd logiczny ciekawy. Bo teraz tak, idąc tą logiką, możemy sobie powiedzieć, że no w zasadzie dopóki są problemy na Ziemi, no i poważne problemy, żeby nie było, bo oczywiście, że są. Jest nadal głód, nie wiem, handel żywym towarem, no możemy wymyślać mnóstwo no, problemy ekologiczne. Generalnie planeta ma swoje problemy. Ludzkość ma swoje problemy i będzie je miała, no właśnie. Ile je będzie miała te problemy? Ja bym powiedział, że będzie je miała zawsze. I teraz, jeżeli przyjmiemy ten tak rozumowania, no to się pojawia pytanie, yy, właśnie w którym miejscu, według, według tego rozumowania, w którym miejscu problemy ludzi będą już na tyle zaspokojone, na tyle yy, rozwiązane, że możemy się skupić na rozwoju i nauce? Nigdy. No, no właśnie, no to jest takie pytanie do każdego człowieka. No to kiedy? No ja bym powiedział, że też nigdy, mało tego, idąc dalej, właśnie wykazując, jaki to jest błąd logiczny, możemy się cofnąć, cofnąć w czasie. Nie wiem, XVIII, XIX wiek. Czy ludzie mieli się lepiej niż obecnie? No, mieli się, bym powiedział gorzej i to znacznie. Mieli znacznie mniejsze możliwości i znacznie gorzej im się żyło. I wtedy też ktoś mógł powiedzieć, po co na przykład ktoś tam siedzi i dłubie przy równaniach dotyczących elektromagnetyzmu? Po co nam to? <laughs> Trzeba rozwiązać problem, nie wiem, feudalizmu, ro, y, jakiś tam, nie wiem, y, dzieci pracujących w fabrykach. No, po co się zajmować takimi głupotami? I zreby nie było? Podobno, to nie wiem, na ile jest prawda, ale nawet takie pytanie usłyszał kiedyś y, Michael Faraday zostało mu zadane pytanie, jaki właśnie po pożytek będzie z tej całej elektryczności, tak? Po co to komu? Więc w sumie jesteśmy, myślę, że jesteśmy trochę w podobnym, nie nawet, nie, nawet nie, nie tyle w podobnym punkcie. My cały czas jesteśmy w tym samym punkcie, jeżeli chodzi o to, o tą świadomość. No co więcej, to pytanie oczywiście nie jest nowe i ten dylemat nie jest nowy, dlatego że wystarczy się cofnąć, wystarczy o ponad 450 lat i przenieść do Niemiec i tam była podobna historia, tylko oczywiście zupełnie inna skala niż loty w kosmos, ale mieliśmy lokalnego hrabiego, który był bardzo dobrym władcą pomagał swoim ludziom, a to był czas zarazy i ubóstwa, w związku z tym on rzeczywiście dużo wydawał na swoich poddanych, aż tu nagle poznaje jednego człowieka z jakimś takim szalonym urządzeniem, przez które widać bardzo drobne rzeczy, jak się popatrzy właśnie przez te takie wielkie okulary. I ta historia oczywiście się kończy w ten sposób, że był to człowiek, który dał podwaliny pod to, żeby wyprodukować mikro, mikrofon, żeby wyprodukować mikroskop, Wkład mikroskopu dla nauki, dla zdrowia ludzi, dla ich dobrobytu. No jakby w ogóle nie ma o czym dyskutować. Oczywiście to jest jasne. Natomiast on też się spotkał z takimi zarzutami właśnie, że kurczę, teraz płacisz temu człowiekowi, którego przyjąłeś na, przyjąłeś na dwór, e, którego opłacasz jego badania, e, a my co? To jest fajna taka przypowieść bym powiedział. <laughs> fajna przypowieść, a najlepsze przypowieści są takie, kiedy są uniwersalne, co nie? A tak, właśnie, to jest takie bardzo uniwersalne i bym powiedział, że mi się jeszcze podoba, od razu takie analogie mam, że odniósłbym to do dzisiejszych czasów, tylko nawet nie tyle do lotów kosmos, co do finansowania akceleratorów cząstek elementarnych, ponieważ akceleratory de facto to są takie wielkie, największe, jakie stworzyliśmy, mikroskopy, które po pozwalają najbardziej w głąb materii właśnie się wedrzeć. I to jest mniej więcej to, to samo, ten sam problem, nie? I znowu. Po co my wydajemy na to pieniądze? To, taki LHC, to jest ładnych, nie wiem, ile to tam było, 4, 5 miliardów euro. To, o, to jest ciekawe, bo teraz, kiedy my rozmawiamy, to dwa tygodnie temu coś takiego, CERN ogłosił swój już plan na to, żeby wybudować nowy akcelerator, jeszcze większy od wielkiego zderzecza hadronów, to dopiero gdzieś tam w 2038, ale wiadomo, to już trzeba wcześniej zacząć projektować i myśleć o tym. I znowu, to ze 20 miliardów będzie kosztowało. Jestem absolutnie pewny, że na bank pojawią się zaraz pytania po co, dlaczego, dlaczego tyle pieniędzy na coś takiego, zwłaszcza, że to jest nawet gorzej jak z kosmosem, o tym co rozmawialiśmy wcześniej. Bo tutaj nam naprawdę ciężko przy okazji badań podstawowych, to się na no to tak mówi, że to są badania podstawowe, bo badamy takie już fundamenty w ogóle natury, no jakie to ma, jakie to ma korzyści dla przeciętnego zjadacza chleba? To prawda, bo to się wydaje, że ten dylemat dotyczy bardzo wielu dziedzin, a to już też wspomnieliśmy o tym wcześniej, i mnie się to kojarzy z takim trochę lekarskim dylematem, dlatego że często lekarze, którzy pracują w miejscu, zwłaszcza jeżeli to są miejsca, które nie są jakoś wybitnie wyposażone w tą medyczną infrastrukturę, w najnowsze urządzenia ratujące życie i Mają faktycznie taki dylemat, czy pomagać jednemu konkretnemu pacjentowi, czy pacjentom tu na miejscu i wszystkie zasoby swoje ludzkie, swoją siłę, czas, lekarstwo i tak dalej tak dalej pakować w tej jednej konkretnej jednostki. I tu nam wchodzi właśnie, tak już bardzo bezpośrednio o życie ludzkie, nie, nie w jakiś pośredni sposób. E, czy w takim razie lepiej może by było stworzyć technologię? Może to zajmie ileś tam lat, ale ta technologia pozwoli uratować dużo więcej osób niż gdybyśmy pojedynczo leczyli, leczyli, leczyli. Natomiast no, to jest oczywiście dylemat, na który ciężko w ogóle oczywiście kalkulować w kategoriach życia ludzkiego. Natomiast no, wiem, że ten dylemat nie dotyczy tylko kosmosu. Tak, ale tutaj też jak o tym wspominasz, no bo widziałem też tego typu głosy i to jest całkiem zrozumiałe, że na przykład moglibyśmy, niech będzie zmniejszyć wydatki, nie? Na, niech będzie kosmos, na fizykę, no, no, na inne takie dziedziny bardziej, takie mniej przyziemne dziedziny. A na przykład właśnie na przykład dajmy na medycynę, no bo medycyna to jest to, co wiadomo, że nie wiem, pokonamy raka dajmy na to i tak dalej, więc wydłużymy życie człowieka i to jest coś namacalnego, więc najpierw ładujmy w to. Oczywiście tu znowu mam błąd logiczny, no bo tak naprawdę życie ludzkie i tak ciągle jest wydłużane statystycznie przez medycynę, więc medycyna się rozwija całkiem nieźle. Yy, więc znowu nie wiem gdzie, by mnie, gdzie byśmy mieli postawić tą granicą że przykład do, te, granice. do tej pory yy, inwestujemy w medycynę a jak już sobie poradzimy z medycyną coś innego no to tak nie działa oczywiście ale yy, do czego zmierzam tutaj ten argument też nie jest do końca dobry bo taką osobę należałoby od razu zapytać jakby się miała medycyna gdyby na przykład fizycy nie wyjaśnili dajmy na to tomografu Fy, gdyby nie fizyka czy moglibyśmy robić dajmy na to operacje laserowe czy bylibyśmy nawet głupiego rentgena, czy byśmy mieli, gdyby nie pan rentgen, który był właśnie fizykiem? I tutaj to wszystko się przenika i właśnie tutaj trzeba mieć tego świadomość, że każda z tych rzeczy się zapętla z drugą, i jeżeli utniemy finansowanie na jakąś jedną dziedzinę z nauk ścisłych, przyrodniczych, to druga w pewnym momencie się też przestanie rozwijać. Tak, ja w ogóle też nie widzę tutaj potrzeby wybierać, ani czy musimy jednocześnie, czy musimy albo, albo chronić jednego pacjenta i cały wysiłek jemu, czy tam zajmować się tylko jakąś fizyką, w cudzysłowie, taką bardzo bezpośrednio ratującą życie, czy jakimiś lotami w kosmos. I, i po co wybierać? Jakby jesteśmy w stanie pracować nad jednym i drugim. Tak mi się wydaje. Może to jakieś naiwne myślenie. Cała ta dyskusja jest w związku z tym, no nie chciałabym jej sprowadzać do, że albo, albo. No pewnie, to znaczy, ja się z tą zgadzam, no to wybieranie albo, albo. W tym przypadku przede wszystkim nie ma racji bytu, bo tak jak mówię, no, to jest tak, że gdyby na przykład fizycy nie wymyślili jednej rzeczy, to chemik czy biolog nie mogliby myśleć nad drugą więc to wszystko jest zbyt połączone, żeby móc gdzieś to uciąć. Oczywiście my musimy wybierać, no bo no niestety ten budżet nie jest z gumy i, i zazwyczaj jeżeli 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 gdzieś taki właśnie polityk ma gdzieś uciąć finansowanie, to łatwo mu uciąć właśnie z takich projektów, których przeciętny człowiek nie rozumie. Więc nie będzie za nimi płakał. Natomiast, no, czym szybszy będzie mieli rozwój w różnych dziedzinach, bo właśnie tu jest ważna taka równowaga, tak? Tu musi być zrównoważony rozwój w różnych dziedzinach. Jak to będzie się posuwało do przodu, to my wszyscy z tego finalnie mamy jakieś profity. I to są profity, zarówno dotyczące naszego zdrowia, jak i profity dotyczące gospodarki. Więc, no, nie, tak jak mówisz, no, wybierać nie bardzo tutaj możemy, tak naprawdę. Poza tym, wydaje mi się dość naiwne takie myślenie, że w takim razie okej, okay. Nie puszczamy pieniędzy w nowe akceleratory, nie puszczamy pieniędzy w kosmos, bo są potrzebne na, w tereny, na których panuje ubóstwo i głód, ale że to tak nie działa. To, że my nie damy nasie, w cudzysłowie nie damy, to nie znaczy, że te pieniądze pojawią się em, na kontach, nie wiem, na, nawet najlepszych organizacji humanitarnych czy rządów, które realnie mogą coś zrobić, bo to po prostu tak nie działa chyba. No ja bym powiedział, że to na pewno tak nie działa. Jestem przekonany, że gdyby. Znaczy w ogóle. Patrząc, na, ja pisałem tekst teraz, ostatnio, o akceleratorze SSC. To jest taka stara inicjatywa amerykańska. Oni chcieli wybudować największy zderzacz cząstek na świecie w latach 90., na początku lat 90. -tych. I oni to zaczęli już robić. Byli w jednej trzeciej inwestycji i przerwali się zmieniły, wiadomo, po wyborach i tak dalej, politycy chcieli zabłysnąć, więc po prostu kongres w końcu zagłosował, że przerywamy, przerywamy projekt, trudno, spadamy stamtąd, maszyny się mają wycofać, robotnicy mogą iść do domu, kończymy budowę. I teraz sobie można zadać pytanie, czy, czy ci wszyscy ludzie, którzy byli zgrupowani wobec tej, wokół tej inwestycji, czy oni, czy oni byli zadowoleni z zakończenia tego? Nie chodzi już mi tylko o kwestię, takie abstrakcyjne i naukowe, prawda? Że ten akcelerator mógł wiele rzeczy wyjaśnić nam, czy rozwiązać wiele zagadek fizycznych dawno temu. Takich, nie wiem, na przykład odkrycie bozonu Higgsa, który nastąpił w 2012, pewnie z 10 lat wcześniej mógł być on odkryty i to przez Amerykanów. No ale do tego nie doszło, ale już pomijam to. To jest kwestia inwestycji. To jest kwestia tego, że nagle wielu inteligentnych, najinteligentniejszych ludzi w kraju i nie tylko w kraju, jest ściąganych do jakiegoś miejsca. Są przyciągane tęgie głowy z zagranicy. Nagle się wszyscy zjeżdżają do tego miejsca, tam pracują. To też ma wpływ. To wszystko pozwala na wymianę myśli, na rozwój, na taki rozwój ubocznych wielu technologii czy teorii naukowych, które mogą mieć wpływ na przeróżne dziedziny. Zresztą, e, swoją drogą, skoro przy tym jesteśmy, to można chociażby wspomnieć, że no właśnie w CERnie, czyli w Centrum Badań Jądrowych. Tam się tak naprawdę narodził nasz internet, którego pewnie by, nie, by znaczy nie było. Oczywiście możemy tu zawsze gdybać, prawda, że pewnie by to powstało w innych okolicznościach i tak dalej. Poza tym tu też armia amerykańska miała swój wpływ, to jest wszystko prawda, ale w CERnie się wykształcił taki internet, jaki znamy obecnie. Takie rzeczy jak protokół HTTP, www, to wszystko, co my znamy, to właśnie powstało w CERnie. To naukowcy tam zaczęli tworzyć na swoje potrzeby. bo jak rozmawiamy o, o błędach i o tym skąd właśnie co się bierze, to kolejnym błędem, który jest z, z powiązany z tym wszystkim, to jest taki błąd, że wydaje mi się, że zbyt dużą wagę przywiązujemy do tego, że pieniądze w bezpośredni sposób rozwiążą wszystkie nasze problemy. Czyli te problemy globalne, wielkie i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę to nie jest też takie proste, bo przede wszystkim nam jest potrzebna wiedza i to tak jak ty mówisz już wielokrotnie. Kompleksowa wiedza z biologii, fizyki, chemii, żeby zwiększać te możliwości pomocy właśnie dla innych ludzi. I że to nie jest takie proste przełożenie. Mamy pieniądze, to tadaą jesteśmy w stanie uratować świat. Hmm. Powiem nawet więcej do tego, co stwierdziłaś, że, no, znaczy, tak jak wcześniej już w ogóle słusznie powiedziałaś, że pewnie nie byłoby tak, że pieniądze wycofane z jednego sektora trafiłyby, nie wiem, na biedne dzieci. No, pewnie nie. Natomiast, no właśnie, jak na przykład dużo osób mówi, że, no dobra, no to nie potrzebujemy wydawać na kosmos, no to teraz jest pytanie, no dobra, no to zmniejszymy, ale o ile mamy zmniejszyć? No, to jest takie wiesz, ciekawe pytanie, no to do, o ile? Do zera? no jak zmniejszymy do zera, no to okej, okay, niech będzie, tylko teraz należy od razu zadać pytanie, czy jesteś w stanie tu i teraz zrezygnować nie wiem, z nawigacji, z telewizji satelitarnej, z łączności, szybkiego internetu, prognozy pogody i tak dalej, i tak dalej. Jak jesteś z tego w stanie od razu zrezygnować, no to wtedy oczywiście możemy brać na poważnie takie argumenty, ale myślę, że niewiele osób jednak byłaby w stanie. No rozglądam się lasu na rąk, nie widzę tutaj w kwestii, kto, kto pożyczył. No ten właśnie. Internet nagle. To w ogóle o czym wspominasz, to to jest rzecz, którą bardzo łatwo zapomnieć. Że mnóstwo rzeczy, takich bardzo naszych, codziennych, i to nie tylko technologicznych, ale w, nie wiem, w kuchni, w naszej szafie, z materiałów, które korzystamy, to są technologie, które pierwotnie były używane w właśnie między innymi przez NASA i, i były doprowadzane do takiej perfekcji, do tego, żeby były niezawodne, do tego, żeby były działające właśnie ze względu na programy i na pracę nad, nad misjami kosmicznymi i to, że one trafiły dzisiaj pod strzechy, to jest no, bezpośredni wynik tego, że możemy dzisiaj z tej technologii korzystać, nawet tak naprawdę nie pamiętając o tym. No to, tu jest taka analogia trochę też do y, wydatków na zbrojenia, bo tu też jest tak często co nie, że y, najpierw wojsko coś sobie tworzy, też różne tam urządzenia, wynalazki, materiały opracowuje to, no bo ma duży budżet, nie musi się zabardłucić z pieniędzmi. Potem często są jakieś prototypy, czasem są to w ogóle utajnione jakieś rzeczy. A po jakimś czasie to wchodzi do użytku, a na końcu przenika gdzieś do sektora cywilnego i faktycznie my z tego korzystamy na co dzień. I z, tech, z technologiami kosmicznymi jest bardzo podobnie. Tutaj mamy niemalże to samo. Zresztą, jak wspomniałaś, ile jest rzeczy takich codziennego użytku, co nie? No na przykład, nie wiem, obok mam smartfon. I tylko się można zastanawiać, ile tu jest takich drobnych rzeczy, które powstały gdzieś my o tym w ogóle nie wiemy, gdzieś przy okazji. Albo to właśnie wyścigu kosmicznego, albo no niech będzie nawet przy okazji jakichś badań podstawowych, chociażby, żeby tak cokolwiek rzucić, to niech będzie. Matryca używana w telefonie, w, ma w tych małych telefonach i kamerach, takie jakie mamy w komórce. Ta struktura elektroniczna, APS to się nazywa, one zostały stworzone właśnie w laboratoriach NASA na początku lat 90. tak jak mówisz, na rzecz misji kosmicznych. Były im potrzebne po prostu małe kamerki, małe miniaturowe aparaty o dobrej rozdzielczości. I to wtedy na przykład już powstało i dzisiaj to jest wykorzystywane na co dzień, czyli to właściwie jest coś normalnego absolutnie. Chciałabym, żebyśmy się jeszcze raz cofnęli w czasie, bo ta historia z Hrabim, o którym wspominałam wcześniej, to jest historia, której ja nie wymyśliłam, i to jest historia, którą przytacza w swoim liście szef Centrum Badań Kosmicznych właśnie w latach 70., czyli w latach tuż po misji Apollo. I była to odpowiedź na niezwykły list, list zakonnicy. I wtedy, właśnie w latach 70., zakonnica siostra Mary napisała taki list do właśnie do dyrektora, Poruszona tym, że jakby misja kosmiczna, ale właśnie mamy tutaj ludzi, którzy umierają, którzy cierpią. I muszę przyznać, że odpowiedź tego dyrektora Centrum jest no, porywająca, bo jest to odpowiedź dokładnie z przed 50 lat, ale ona jest nieprawdopodobnie aktualna. No nie, ja bym nawet powiedział, że ona jest jeszcze bardziej aktualna ci niż wtedy. Bo wiele tych rzeczy, no co mówimy, że tam powstawały różne wynalazki, takie efekty uboczne, to one często dużo później oczywiście weszły już do sektora cywilnego. Wtedy jeszcze ich nie było, czyli właściwie można powiedzieć, że, że ten list teraz jest bardzo aktualny, kiedy mamy mnóstwo dookoła siebie różnych rzeczy, o których nie wiemy najczęściej, bo to, no właśnie, dlaczego nie wiemy? To jest też ważne. Myślę, że łatwiej byłoby, ludziom zrozumieć wartość lotów w kosmos i nie tylko, gdyby łatwo im było można przedstawić, nie? że ten wynalazek powsta zrobiła NASA, a ten, nie wiem, jakiś Europejska Agencja Kosmiczna. Tylko, że tutaj jest trochę problem, bo tak naprawdę to często nie są gotowe wynalazki, tylko jakieś no tak jak mówiłaś, nie? jakieś materiały. No chociażby na przykład y, elastyczna pianka y, poliuretanowa była taka, znaczy była, jest, ona właśnie jest, ona jest używana i w budownictwie, w butach ją można znaleźć, tych jakichś sportowych, fajny, taki elastyczny materiał, o, to, to zostało wykonane y, na rzecz wahadłowców w programie wahadłowców. No, więc tylko właśnie o to chodzi, że to są takie rzeczy, że my na, na co dzień w ogóle o tym nie myślimy i to nie są gotowe wynalazki całościowe takie, co nie. Tak, to prawda. Ja tylko dodam, że oczywiście link do tego listu, który bardzo serdecznie polecam przeczytać, oczywiście podlinkuję w notatkach do tego odcinka, ale proszę, jak będziecie go czytać, to przypominajcie sobie cały czas przy każdym akapicie, bo naprawdę łatwo zapomnieć, że ta myśl i takie rozumienie nauki i technologii kosmicznej była już i jest już od kilkudziesięciu lat z nami i mam nadzieję, że, że też zostanie. Ale Adam, przejdźmy z teoretyzowania do kwestii technicznych i praktycznych. Jak w takim razie przez wysyłanie w kosmos rakiet możemy rozwiązać problem głodu? Tam oczywiście pan doktor, teraz nie znam niemieckiego, więc to się chyba czyta Stulli, Stalinger, nie wiem, ale on to tam opisał, oczywiście z perspektywy lat 70. On mówił o tym, jak satelity mogą y, chociażby pomóc w zagospodarowaniu przestrzennym, tak? bo wreszcie mieliśmy dokładne mapy, mogliśmy ładnie widzieć, gdzie są jakie gleby, z, wiadomo, z góry. I to jest wszystko prawda, natomiast bardziej obecnie, szczególnie właśnie obecnie, wydaje mi się, że dla nas to też ma wpływ na żywność, no bo, no bo to trochę na wszystko jest kwestia klimatu czy, czy pogody, gdzie właściwie niemal wszystkie nasze informacje, jeżeli chodzi o te dziedziny, pochodzą właśnie z kosmosu, z, głównie z jakichś satelit okrążających Ziemię, dzięki czemu my wiemy dokładnie możemy też przewidzieć całkiem nieźle, nie wiem, opady, kiedy przyjdzie jakaś klęska żywiołowa. Kiedy nam grozi susza, to wszystko mądrzy ludzie obliczają, wyliczają na podstawie informacji zbier zbieranych na bieżąco z perspektywy kosmosu. Dokładnie dyrektor tego centrum napisał tak. Podróż na Marsa z pewnością nie będzie bezpośrednim źródłem pożywienia dla głodnych. Doprowadzi jednak do powstania tak wielu nowych technologii i pomysłów, że efekty uboczne projektu będą wielokrotnie większe niż koszt jego wdrożenia. Piękne zdanie, nie? Tak, dlatego je zanotowałam jako cytat, bojowy, bo to te też, też mnie. Tak pozytywnie poruszyło. No, ni niestety, niestety pan dyrektor nie przewidział, że 2020 rok, a my nadal będziemy bardzo daleko od podróży na Marsa. Tak. No, optymizm. E, tak, optymizm. Rzeczywiście w tamtych czasach się wydawało, że do dzisiejszego roku będziemy mieć Czerwoną Planetę już za sobą, albo pod, pod swoimi stopami przynajmniej. Ale, tak, tak. ale odpowiedz mi jeszcze tak, takich rozwiązań praktycznych, bo mówimy, że loty kosmiczne. To jest rozwój innowacji. Bardzo szybki, bardzo taki precyzyjny tej, takiej najlepszej innowacji. A dlaczego nad tymi nowymi technologiami, które powstają jako, w cudzysłowie, taki efekt uboczny wszystkich misji kosmicznych i pracy i technologii kosmicznych, dlaczego nie można nad nimi pracować od razu? Że od razu, jeżeli te technologie są potrzebne, no to pracujmy bez z pominięciem tego kroku, którym jest kosmos. <noise> Ale widzisz, skoro tak, gdyby tak było, nie? że te rzeczy mogłyby powstawać tak same z siebie, albo właśnie bezpośrednio ktoś tam by je wymyślił, no to jest pytanie, dlaczego więc tak po prostu nie jest? Przecież nikt nie zabrania. Dlaczego, no nie wiem, dajmy na to jakieś te materiały, które na przykład zostały użyte przy okazji wahadłowca, ktoś inny po prostu ich nie stworzył gdzieś na świecie. No to jest, znaczy, więc tak, to, to jest jedna rzecz. A druga więc to jest odpowiedź dlaczego, dlaczego jest tak, a nie inaczej. No moim zdaniem jest pewna przewaga w takich projektach dalekosiężnych, ambitnych, które skupiają wielu mądrych ludzi na jednym celu. To jest coś, co trudno nam osiągnąć przy takich codziennych badaniach. No mamy wiadomo uniwersytety, politechniki, tam każdy sobie rzepkę skrobie jakoś. Są oczywiście różne projekty, ale te największe, te najtrudniejsze rzeczy to są jednak opracowywane w tych placówkach, które mają właśnie jakiś konkretny cel, Oczywiście, przez to też mają odpowiednie finansowanie i często przez bardzo długie lata ktoś, ktoś nad tym pracuje. Jeżeli mamy taki cel, niech będzie lot na Marsa, niech będzie lot kiedyś na Księżyc, no to mamy tutaj mnóstwo problemów, które musimy, musimy, to jest ważne, opracować. No chociażby ze względu na bezpieczeństwo astronautów. Nie można sobie pozwolić na to, żeby jakiś półśrodków użyć. Nie można patrzeć, często nie można patrzeć na oszczędności, co też jest ważne, bo jednak w normalnej ekonomii wiadomo, potrafimy pójść na łatwiznę, ale żebym coś było taniej, łatwiej, szybciej. W takim przypadku nie. Musimy opracować najlepsze rozwiązanie, bo inaczej możemy mieć katastrofę. To jest, to jest po części odpowiedź. I nie chodzi tylko o, o kosmos, bo chociażby, jak sobie weźmiemy e, lata 40., mieliśmy projekt Manhattan. To jest po prostu mój konik. Ja uwielbiam projekt Manhattan, ponieważ z, jak chyba nigdy w historii, w jednym miejscu, w Los Alamos, zebrano najmądrzejszych po prostu tytanów intelektu z całego świata w jednym miejscu na parę lat pracowali nad jedną rzeczą. I dzięki temu osiągnięto efekt, no wiadomo, no bomba atomowa nie jest fajnym efektem, ale oczywiście znowu mamy, ale znowu oczywiście mamy uboczne efekty, tak? Czyli, nie wiem, energetykę jądrową, poznanie jądra atomu. I to są rzeczy, które gdyby nie projekt Manhattan, to zakładam, że to by dekady trwało dłużej. Gdyby to tak pojedyncze, pojedynczy uczeni gdzieś tam sobie y, opracowywali pojedyncze koncepcje na całym świecie i zanim oni by to zebrali w całość i tak dalej, to by trwało naprawdę y, dekady. A tak to powstało naprawdę błyskawicznie, bo jeżeli sobie uświadomimy, że bodajże, teraz nie chcę skłamać, w 1932 roku odkryto dopiero neutron wewnątrz jądra atomu, a w 1945 już detonowano pierwszą bombę atomową, to jest niesamowity, błyskawiczny postęp. To, o czym mówisz, to, to jest też rzecz, która mi się wydaje szalenie istotna, a którą łatwo właśnie pominąć, bo oczywiście łatwo podstawowe odpowiedzi na pytanie, dlaczego latamy w kosmos, podać. Natomiast mnie w bardzo dużej mierze przekonuje taki argument, że jest to nieprawdopodobny nieprawdopodobnie silny katalizator do rozwoju. I to rozwoju właśnie na wszystkich płaszczyznach i też zwiększanie zainteresowania nauką. Ja nie mówię tylko wśród najlepszych naukowców świata i wśród naprawdę tęgich głów, ale też wśród ludzi codziennych, zwykłych, a wiadomo, że im więcej ludzi będzie zainteresowanych nauką czy technologiami, to to będzie miało potem bezpośrednie przełożenie na dobrobyt w wielu dziedzinach bardzo, bardzo wielu ludzi. I z jednej strony to jest odległa perspektywa, ale z drugiej strony dotarłam do takich danych, że kiedy Amerykanie lądowali na Księżycu, to 60% amerykańskich studentów zapisywało się na kierunki techniczne. Hmm. O, to nawet o tym nie wiedziałem, ale no, to jest możliwe, to jest możliwe, jak najbardziej. Można powiedzieć więcej, przecież lądowanie na Księżycu to była najbardziej oglądalna transmisja e, telewizyjna e, na świecie. Nie wiem, czy została w końcu pobita. E, tam dosłownie chyba ponad połowa cywilizowanego świata, ta, która miała dostęp do telewizji e, na całym świecie, śledzono właśnie pierwsze lądowanie, więc to też pokazuje jak, jakie to musiały być emocje jak to bardzo oddziaływało na wyobraźnię więc tak, no oczywiście, że masz rację tutaj to się wydaje, że to jest takie nie, niby nieznaczące takie my to możemy sobie pominąć ale to, że ktoś, jakiś dzieciak, jakiś uczeń jemu wykiełkuje w głowie ta fascynacja nauką no, może go pokierować na takie tory, dzięki któremu coś stworzy. To jest znaczące. Mówisz, co? No, przecież mieliśmy dużo takich programów. Ja pamiętam, było ileś lat temu coś takiego, kobiety na Politechniki, coś takiego, że ich tam jakieś stypendia dawano i tak dalej. No i jakiś tam efekt może był, ale on mikry właśnie dużo większe efekty daje coś takiego. E, takie zadziałanie właśnie na wyobraźnię. moim zdaniem przynajmniej. I jeszcze kiedy mówimy o tym, że na planecie mamy dużo problemów, to jednym z takich kluczowych problemów, z którym się dzisiaj borykamy, jest oczywiście kryzys klimatyczny i to, skąd pozyskiwać zrównoważone źródło energii. I tutaj kosmos też wydaje się przychodzić z odpowiedzią. Um, oczywiście to nie są odpowiedzi szybkie, przynajmniej tak mi się wydaje, ale, ale wydaje mi się, że to oczywiście nie są rozwiązania na teraz i to nie znaczy, że nie należy wdrażać innych rozwiązań tutaj na naszej planecie. Natomiast um, mówię przede wszystkim chyba o naj, takich zasobach, z którymi naukowcy wiążą największe nadzieje, czyli ze znalezieniem Helu-3 na Księżycu, który mógłby w znaczący sposób Odciążyć albo zastąpić taką energetykę, którą znamy dzisiaj z naszej Ziemi. Znaczy, wiesz, co, to jest moim zdaniem trochę za daleko idące. Oczywiście, że tam pojawiają się takie pomysły, ale to nie na tą chwilę, moim zdaniem. Oczywiście, gdzieś tam będziemy w to celować, ale nie zdziwię się, jeżeli my już będziemy mieli właśnie inne sposoby. Po prostu szybciej sobie z tym poradzimy, zanim będziemy w stanie z tego korzystać. Tak bym powiedział, ale to oczywiście mogę się mylić, jak najbardziej, bo to jest kwestia no, grubych dekad, więc tu się wszystko jeszcze może zdarzyć, ale co do Energetyki i też tu i kosmos jak najbardziej wiele zmienia, bo chociażby panele słoneczne, oczywiście one też były bardzo rozwijane, bardzo je dopracowywano, właśnie ze względu na warunki kosmiczne, no bo przecież większość naszych misji w kosmosie jest zasilanych właśnie przez słońce. I to też muszą być niezawodne materiały, muszą, bardzo dobrze, muszą być bardzo wydajne i też z tego korzystamy. No a co do klimatu, no to, to już tak jak mówiłem, nie? że wszystkie praktycznie nasze informacje tak szczegółowe, to że my możemy monitorować, dajmy na to stan pokrywy lodowej, nie? że nie tylko klimat, dziura ozonowa, jaki jest jej stan, na szczęście coraz lepszy, to wszystko dzięki temu, że z kosmosu mamy informacje. Bez tego e, śmiem twierdzić, że klimatolodzy byliby ślepi po prostu, nie widzieliby co się dzieje. Po całej tej naszej rozmowie, tak naprawdę to pytanie, które trochę wybrzmia wybrzmiało na początku, albo czasem się po pojawia w takim patrzeniu na ten kosmos z zewnątrz, czyli czy stać nas na to, żeby pakować takie pieniądze w kosmos, to tak naprawdę trzeba by je zadać trochę przewrotnie inaczej. Czy stać nas na to, żeby nie latać w kosmos? No i tak. <laughs> no mi się wydaje, że nie stać. Nas absolutnie nas nie stać. Tak samo jak nas nie stać na niefinansowanie badań podstawowych na to, żeby, nie wiem, nie budować nowych akceleratorów, żeby nie budować takich kompleksów jak LIGO, które odkryło fale grawitacyjne, na to nas nie stać, ponieważ no właśnie, gdzieś tam w tych wszystkich projektach jest często początek drogi, która prowadzi do, do jakiegoś fajnego wynalazku, z którego my będziemy korzystać na co dzień. Czasem ta droga zawsze się bardzo kręta i ona może pff, mieć swój koniec dopiero, nie wiem, za 100 lat. Tak może być. No, chociażby sobie przypomnijmy, to jest taki częsty przykład ogólnatoria względności, coś totalnie abstrakcyjnego. Na szczęście nie kosztowało za wiele, bo to były czasy, kiedy jeszcze wystarczyła kartka jołówek, ale kiedy Einstein ją otworzył w 1915, to było coś totalnie oderwanego od rzeczywistości, nieistotnego dla człowieka. Dzisiaj poprawki płynące właśnie z ogólnej teorii względności są nam konieczne, żeby na przykład działał GPS. I w ten sposób mówię, to czasem może trwać 100 lat, ale w końcu, gdzieś na końcu, się pojawia coś, co zmienia nasze życie. To jeszcze na koniec powiedz Adam, jak zakończyła się historia z zakonnicą i z listem do dyrektora Centrum Badań Kosmicznych. <gry> A podobno siostra Mary, podobno, no bo to też akurat o tej odpowiedzi to słyszałem, czytałem akurat w internecie anglojęzycznym, ale podobno odpowiedziała i była pozytywna jej odpowiedź, w sensie, że przyjęła, przyjęła argumenty i powiedziała, że ma nadzieję, oczywiście, że. Naukowcy z NASA mają rację i że koniec końców te badania, eksploracja kosmosu rzeczywiście przyniesie korzyści również na Ziemi, korzyści, no właśnie, takie, jakie ona tam, jakich oczekiwała, czyli dotyczące chociażby poprawy usytuowania usy Ziemi, bo Ziemi, przepraszam, ludzi na Ziemi, poprawy, poprawy dotyczącej głodu, ekologii. Śmiem twierdzić, że Poniekąd to się wszystko zrealizowało. Pewnie ci bohaterowie tego, tego, tej wymiany listów już nie żyją, oboje, ale myślę, że to wszystko jednak jakoś się zrealizowało. Może nie w stu no bo wiadomo, w końcu na przykład na Marsie nas nie ma, ale chyba jednak się to zrealizowało, bo jednak jest pewien skok i nie da się tego nie zauważyć, że jednak z każdą dekadą ta technologia kosmiczna wkracza w nasze życie coraz bardziej. Zresztą, co ja dużo będę mówił, cały czas Elon Musk wysyła nam w przestrzeń kolejne Starlinki, co nie? Więc tutaj nawet możemy naocznie się przekonać, jak bardzo to wszystko już ingeruje w nasze życie. I będzie ingerować jeszcze bardziej. I pośrednio i bezpośrednio. Bo jeżeli mowa właśnie chociażby, nie wiem, o szybkiej łączności internetowej, to jest bezpośrednia ingerencja już w nasze życie. No i wydaje mi się, że już tylko będzie coraz, coraz szybciej, coraz lepiej, o ile nie dojdzie właśnie do jakiegoś, ja wiem, jakiejś takiej zmiany w myśleniu, takiej powszechnej zmiany w myśleniu, która po prostu będzie przeciwna, no właśnie przeciwna ogólnie nauce, przeciwna inwestowaniu w tego rodzaju projekty. Myślę, że to jest bardzo dobry, optymistyczny tym razem w moim podcaście zakończenie tak naprawdę tej całej naszej rozmowy. Także Adam, bardzo Ci dziękuję za masę szalenie ciekawych historii kosmicznych i niekosmicznych i pokazanie powiązań wszystkiego ze sobą. Że to nie jest tak, że tutaj mamy jedną rzecz, która nie wpływa na inną, bo chyba te powiązania i Próba zrozumienia ich jest najważniejsza. Czy znaczy, wiesz co, żeby była jasność? Bo trochę to zasygnalizowałem, ale właśnie problemem jest to, że y, ciężko czasami jest powiedzieć przy którymkolwiek z tych projektów, jaki jest y, taki jeden duży, jasny. Efekt ich działania, tak? Tylko no, często są właśnie elementy. To są elementy, ale elementy niezbędne. I po prostu myślę, że to jest tak warto przemyśleć, i, i, i warto w takich kategoriach myśleć. To będziemy tak myśleć w takim razie. Dzięki wielkie za rozmowę. <gry> Dzięki. To była kolejna drzazga. Jeszcze ich wiele przed nami. Żeby ich nie przegapić, zasubskrybuj ten podcast w swojej aplikacji. A jeśli Ci się spodobał, oceń go proszę w Apple Podcast, to naprawdę wiele daje. Wszystkie linki oraz notatki do tego odcinka znajdziesz na stronie www.trzazgeświata.pl